Będzie to już kolejna edycja festiwalu ArtFest imienia Bogusława Wójtowicza w Tarnowie. Ideą tego festiwalu jest prezentowanie osobowości kultury, młodych, zdolnych artystów i konsekwentne łączenie różnych dziedzin sztuki. Festiwal odbywa się na przełomie listopada i grudnia. Odbywa się w przestrzeniach naszych instytucji, czyli BWA, Centrum Sztuki Mościce, a także w nowych, zaskakujących miejscach. Ten festiwal, każda edycja jest inny. Każdy trochę o czym innym mówi. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że w przypadku tegorocznej edycji i tych przedsięwzięć, które u nas, jest jeden motyw taki ogólnospołeczny. Pojawia się temat innego, pojawia się temat obcego, pojawia się temat tożsamości, pojawia się temat konfliktu. Od dłuższego już czasu wystawy artfestowe w BWA, tak Państwu proponujemy, że wystawa, która, że finisaż pewnej wystawy jest jednocześnie połączony z otwarciem festiwalu, ale tam są też specjalne wydarzenia. I taką wystawą jest wystawa, na której się znajdujemy, wystawa znaków graficznych, którą już otwarliśmy, ale w ostatni weekend, to jest duże ogólnopolskie przedsięwzięcie. Bardzo się cieszymy, że możemy pokazać je w Tarnowie, ponieważ myślimy, że tutaj ma kontekst i szkoły, Zespołu Szkół Plastycznych i Instytutu Sztuki. Na piętrze jest bardzo ważna część tej wystawy, projekty przygotowane przez studentów Instytutu Sztuki. Natomiast przygotowaliśmy dla Państwa ostatni weekend ze znakami. Na początku to będzie mały Artfest, czyli sobota 19 listopada, kiedy odbędą się tutaj warsztaty prowadzone przez Bartłomieja Bałuta, czyli dyrektora Instytutu Sztuki, ale także wykładowcę, który prowadzi regularnie zajęcia ze studentami, ale też ma świetne podejście do dzieci, dotyczące typografii, prowadzone także przez Aleksandrę Kubisztal z naszego działu edukacji. Natomiast na finał, na finisaż tej wystawy, czyli na pierwszą niedzielę festiwalu 20 listopada, zapraszamy Państwa na konferencję tych znaków i tutaj będziemy mogli spotkać się o godzinie 15 z bardzo ciekawymi studiami projektowymi z Warszawy, Krakowa, ale także z prezentacją Tarnowa i to jednocześnie będzie finisaż tej wystawy. Festiwal rozpocznie się koncertem Doroty Miśkiewicz, który zaplanowany został na 18 listopada w Centrum Sztuki Mościce. Będzie to już 23. edycja Zaduszek Dżemowych Wojtka Klicha. Impreza ta stała się corocznym kultowym wydarzeniem muzycznym Tarnowa. Zaduszki dżemowe są jedną z najbardziej wyczekiwanych imprez cyklicznych w Tarnowie. Pomysł narodził się kilka miesięcy po śmierci Ryszarda Ridla, lidera grupy Dżem. Z uwagi na ogromne zainteresowanie w tym roku zaduszki dżemowe zabrzmią dwa razy. Podczas zaduszek dżemowych w ubiegłych latach pojawili się m.in. Marek Piekarczyk, Adam Otręba i Robert Lubera. Początek piątkowych i sobotnich zaduszków o godzinie 20 w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. Drużyna Brookbetu Termaliki Nieciecza po przegranej w Krakowie tym razem spróbuje powalczyć o punkty w wyjazdowym spotkaniu w Gliwicach. Podopieczni Radosława Latala byli w poprzednim sezonie rewelacją rozgrywek. Obecnie drużyna radzi sobie znacznie poniżej oczekiwań, wciąż okupując dolne rejony tabeli. Nasza liga jest tak nieprzewidywalna, że to teraz na ten moment nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo my w tydzień temu też nie przegraliśmy 7 już z rzędu meczy, a na Wiśle przegraliśmy I mówię, no te wszystkie jakieś tam zasady, reguły, jakieś rekordy są do tego, żeby je przyjmować, łamać i te dobre i te złe pasy zakończać. Wydaje mi się, że gdzieś po 3-4 meczach jakbyśmy przegrali, to można wtedy mówić o kryzysie, a jedna porażka, wydaje mi się, niczego nie zmienia. No wiadomo, że każdy chciałby co chwilę wygrywać, ale no taki jest sport i tak nie zawsze jest i nie zawsze się tak da. Dlatego podchodzimy do tego tak spokojnie, mamy też jakiś tam zapas punktów, że te głowy na razie mamy taki, można powiedzieć, spokój, ale mówię, no trzeba wygrywać wszystko, co się da, bo zaraz się może okazać, że tego spokoju nie będzie. Na trzecim miejscu w tabeli jest Brookbet Termalika z 24 punktami na koncie. Piast jest dopiero na 14 miejscu z 10 punktami. Początek piątkowego meczu na stadionie w Gliwicach o godzinie 18.
Piłkarz ręcznie SPR PWSZ Tarnów po tym, jak zremisowali z ekipą KSSPR Końskie 29-29, pojadą teraz do Białej Podlaskiej. To przedostatnia 13. drużyna w tabeli grupy B pierwszej ligi Szczypiorniaka. Zawodnicy SPR-u plasują się na 8. miejscu i mają 7 punktów. Na czele tabeli jest ekipa Czuwaj Przemyśl. Tarnowianie zmierzą się z AZS AWF Biała Podlaska w sobotę o godzinie 18.00.